Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali pudingi. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali dla was pudingi. Mamy tutaj chyba 8 pudingów, jak się nie mylę. Zobaczymy, czy one są lepsze, czy gorsze. No i co wam więcej mogę powiedzieć? Testujemy pudingi. Testerów znacie, bądź nie znacie. Jest to po raz drugi Kasia. Grzesia, żona, któryś to Grzesiu właśnie macha w tym momencie kamerą. A następnie Paweł, którego już znacie. Marcin, którego również znacie. Oraz Krzysiu, którego znacie również. Szwagier. Tak zwany szwagier. Pseudonim szwagier. Pseudonim kurwa forfiter. I teraz czekamy, aż się nam nazbierają i wracamy za sekundę już. No to dobra, wszyscy mamy po 8 pudingów. Dziewiąteczka woda na przepicie smaków. No i jedziemy, timelapsik, próbujemy. Ale dobry puding. A więc skończyliśmy testowanie. Pierwszy nasz chyba test w historii, którym wszystko poszło, zostało zjedzone do końca. Powiem wam tak o, u mnie na pierwszym miejscu faworytem jest czwóreczka. Następnie jest trójka, piątka, siódemka, dwójka, jedynka, ósemka. Jest ósemka jako ostatnia jest niedobra. I na samym ostatnim miejscu mam szóstkę, co do której nie mogę sobie jakoś wyrobić zdania, bo jako na pudding jakoś mi ona nie smakuje, aczkolwiek jako taki jak przekąska nawet mogłaby być chyba. Ciężko mi ją zaklasyfikować, dlatego wylądowała na końcu. Mam mieszane uczucia co do niej, ciężko mi się powiedzieć. Na pewno nie była to jakiś faworyt. Miała inny smak, tak jakby ta wanilia czy wanilina. Jak się wymaga? Dlaczego się dzieje? A dlaczego? To nie wanilina, wanilina, to jest to ze środku. Bo to brzmi jak wagina. Szósteczka widać, że miała tą inną właśnie wanilinę i trzem wanilię. Wanilię miała prawdziwą, sztuczną i jakoś tak ciężko mi ją było zaklasyfikować. Ewidentnie czwórka w moim mniemaniu i trójka to taki zdecydowana łapka w górę jest. Możecie za nią dać łapkę w górę, są dobre produkty. No skąd wiesz, że to z łapki? Nie było z łapki. A teraz głos oddaję do Kasi. Halo, halo Kasiu! Jestem, dobra. No więc tak, dla mnie najsmaczniejsza była piątka. Aczkolwiek się zastanawiałam między piątką a czwórką. I czwórka mi się jednak mi smakowała mniej, bo jest taka bardzo mleczna. Także jakbym miała zjeść cały kubek tego, to bym wolała zjeść piątkę. Potem trójka, dwójka. Jedynka już słabiej, szóstka była dość ciekawa, bo miała faktycznie tą wanilię i no taka inna, ale ja tak bardziej te pudingi kojarzę z tych takich właśnie z pianką i one nie mają takiej jakby zawartości dodatkowej wanilii, nie? Potem ósemka jest dziwna, a siódemka jest w ogóle strasznie, smakuje taką jakąś chemią, ma taki strasznie chemiczny aromat, jak są takie aromaty do ciast, jakieś takie migdałowe, waniliowe, to strasznie mi się kojarzy właśnie z tym, także już sam na to podrobiłem. Dobra, więc mój głos przekazuję do szwagra. Ale mnie zaskoczyłeś. To tak, to mi najbardziej smakowała szóstka, miałem jakiś taki inny trochę smak. Mi się podobało, fajne, mogłem zjeść więcej, no ale już nie miałem, to trudno. Czwórka, dwójka, też fajne smaki. Ósemka i trójka takie egzekwo, tak trochę tak samo mi tak się smakowały. To tutaj gorsze, jedynka, piątka, siódemka, takie trochę kwaskowe jak dla mnie. No, to bym inne kupił niż te po prostu, jak to tak podobnie też kupi. Dokładnie, trzeba dodać faktycznie to, co szwagier powiedział, że ceny są zbliżone, to jest różnica według mnie 30 groszy między nimi, natomiast od 99 groszy do złotych 30-40 może jest różnica, także one są fajne. Następnie głos przekazuję Marcinowi. Tak, moim numerem jeden bezapelacyjnie czwóreczka, pyszna. Następnie numer 6, nie wiem, ludki były bardzo dobre, tak jak. Okej, okay. Następnie piąteczka, to jest top 3. Są naprawdę, pierwsze trzy są według mnie bardzo smaczne. Później następnie mam trójeczkę, jedyneczkę, które są mi obojętne. No i w kolejności, później ostatnie trzy to jest tak, dwójeczka, pożałowali już z ładników, jest taka masa, nie wiem, dziwna. To ja wam powiem, że warto opowiedzieć o czterech skrajnych.
czyli 7 i 8 jako posiadające najbardziej wyraźny smak i zapach i najlepszą konsystencję. To byłyby 2 puddingi, które bym kupił, żeby sobie zjeść. A z drugiej strony 2 skrajne smaki to jest 4 i 6, które w zasadzie, jeżeli chodzi o konsystencję, to wyglądają jakby ktoś w jednym i drugim po prostu rozbełtał jajko, wrzucił trochę czarnych paprochów, które zostały mu na podłodze, dorzucił trochę cukru, no a smaku to jakiegoś wyczuwalnego niestety nie ma. Te dwa, żaden inny. Że teraz tutaj dostajecie taką ładną tabelkę, widzicie tą tabelkę tutaj i na tej... Nie, no, Krzyśka twarzy będzie. Tak, tutaj widzicie, będzie tabelka. Na tej tabelce będziecie widzieli, co wygrało, co przegrało. Słyszeliście już nasze opinie. Widzicie, są skrajne, gdzie u MC'ego najbardziej smakowała 8, a najmniej smakowała 4, gdzie u mnie było dokładnie odwrotnie. 4 była na miejscu pierwszym, a 8 była praktycznie na ostatnim, bo 6 miałem taką, ciężko mi było się na jej temat jakoś wypowiedzieć, była inna. Faktem jest to, że te wszystkie puddingi da się zjeść. Jeżeli człowiek jest głodny albo ma ochotę na coś, wszystkie da się zjeść. Są gorsze, są lepsze, ale moim zdaniem ogólnie jest dosyć wyczuwalna różnica między nimi wszystkimi. Nie ma tak, że na przykład jak z Red Bullami próbowaliśmy, gdzie były bardzo podobne, czy z wodami mineralnymi, gdzie były też takie bardzo małe niuanse między nimi. Tu są wyraziste różnice między poszczególnymi. Albo się różnią mocno konsystencją, albo się różnią właśnie słodyczą, czy innymi takimi rzeczami. Po niektórych chyba właśnie mi się wydaje, że po 8 zostawała mi taka chemiczny posmak. Myślałem, że go nie zjem, ale jednak zjadłem, ale się na przykład znowu już bardzo smakował. Dobra, nie będę was przynudzał, tabelkę sami widzicie, jak to wypadło. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, udostępniajcie na Facebookach i innych rzeczach. W ogóle zapraszam was także na Facebooka, wbijcie, zobaczcie. No i co? Zaraz będziemy testowali dla was batoniki typu Snickers, Max i Twix, Mars. Także zapraszam was do kolejnego odcinka, w którym zobaczycie zestawienie takich batoników. Trzymajcie się. Łapki w górę.